witam. Witam, witam. Sierpień, jeszcze pierwsza połowa. Jeszcze są wakacje. Damy na szybkę trochę, niech to się odpaluje. Nam ta szyba, no. Nie to, że zapanowała, ale jakoś tak ma zamiar. Dosyć rzeźko jest na dworzu. 11 stopni, jak jechałem do pracy. Także jak na sierpień, to dosyć rzeźko. Plus 20,91 na gaz ziemny. Panik. Czy jeszcze wakacje, jeszcze człowiek śpi? Nie, no nie śpi. No i te, no i co? Będziemy na pustki czesowskie. Potrzeby. Chyba roweru, nie ma roweru. Słońce nisko jeszcze, jak na moją tutaj roletkę, chociaż jak na 5.50 to wysoko. No ale mamy lato, środek lata prawie. Mam tu przez chwilę świecić albo i nie świecić. Ten fala się synchronizuje z kosmosem. Kiedyś się może synchronizuje. Idziemy na pustki czesowskie, robimy 159, drugą, 1,5 kółeczka, czyli do Chylonii, na pustki do Chylonii. I potem z Chylonii jedno pół kółka na plac Kaszubski, 173. Ósma i zjazd na węzeł Franciszki Cegielskiej, gdyż są to dzisiaj dodatki. Zjazd na węzeł, przerwa. Potem przyjeżdżam na węzeł, biorę ten sam wóz. Przekładam rozkład i 141. 25, dwa kółeczka. Dawno mnie tam nie było. Żebym się jakoś mega stęsknił za 141, no ale dwa kołka, myślę, że jakoś tam damy radę. Widomino, znaczy nie powinno już być tam jakoś mega zakorkowane, nie wiem, co tam się w ogóle dzieje. Człowiek był. Człowiek wszystko to rzucił i był w Bieszczadach. No ale wrócił. Jeszcze nie. Już mam wszystko rzucać tylko na Mazury. Mniej się człowiek pod górkę umorduje. Także wyjdziemy sobie. Zrobiłem kółeczko takie kontrolno-próbne na bazie i stało 2217, który dostał strzała od nachlanego kierowcy. Na kontrakt po spasie na Karzyńskiej. Autobus jechał w kierunku centrum, swoje właśnie kontrakt z pasem, a nachlany gość nagle zaczął wyprzedzać w przeciwnym kierunku jadąc oczywiście. No i pierdzielnął tu narożnik z strony kierowcy, lewa strona. Niby tam się skończyło hospitalizacją, ale tam chyba na
Na szczęście się poważnego nic starszemu kierowcy nie stało. Tego pijaka pies go trącał. Czy mu się stało, czy się nie stało. Także no, jak widzicie, jedziesz, człowiek czujny jedzie do pracy, jest w pracy. I takie rzeczy jeszcze. Było około 19, tylko mówi tam jakiś korek, dlatego kontrafas uruchomiono. To się musiał menel trafić i w autobus wycedzić. Na 2.17, centymetr do tego wozu, bo to był pierwszy mój przegłowowiec, z którym jeździłem. To stoi masnięte tam te wszystkie plastiki, więc zapewne będzie coś tam robione. Nie. Kwestie jakieś tam ubezpieczeniowo śledcze, czy co tam robi, pewnie zrobią. Nie wiem, nie znam się, jak to wygląda. Ale tak bywa. No, tak, wydaje mi się chyba z obserwacji, że więcej kolizji, znaczy to też jest tam gdzieś już jakoś udowodnione, wiecie, no, że z tych szpeców różnych, że no, jadę 70, bo się nie spieszy, no ale to pan jeździ po drewno, więc nigdy, no niech jedzie. Że więcej właśnie wypadków kolizji jest w porze takiej właśnie ciepłej, suchej, nie? Niż tam zimą czy jesienią, gdy pada, czy jest mokro i ślisko. Chyba podobnie jest właśnie tutaj z nawet jak z autobusami naszymi, więcej dostaje gdzieś tam. Ulega kolizji wiosną, latem niż zimą, jak śnieg pada, jest ślisko. Mówię o tam ryskach jakichś, ale takich właśnie poważniejszych, bo to na Kieleckiej tam gdzieś, a to na Morskiej, jak idziemy z pasem i ktoś tam z jednej strony skręca w swoje lewo i widzi, że nad samochodami coś jednak jeszcze jedzie pasem innym z takim dużym wyświetlaczem. Z taką odwróconą łódką na dachu, jak w przypadku gazowca. Zawsze gdzieś się spieszą, czy to jacyś turyści, czy nagle on musi tu szybko w prawo z lewego pasa. A autobusem jak na autobusem, no, dasz mocniej po heblach, to się zawsze ktoś gdzieś przewróci i już jest gwarantowany problem. Jak miałbyś przywalić, chociażby delikatnie, ale wtedy trzeba mieć oczy tu i tu i robić tak, żeby było dobrze, bo nie zawsze się to da. Dlatego mówię, no praca jest niby siedząca, tak, ale cały czas jesteś skupiony, no musisz być skupiony właśnie, żeby za innych jeszcze myśleć. Jak ten ci wiedzie, że aha, kuźwa, on tak coś się dziwnie czai gość, jedzie niepewnie, no to pewnie ciach, w prawo na nas daje, zajedzie trochę. Trochę zwolni, wiadomo, te 5, nie? No bo szybko nie jedzie, więc przy 50-45 to już jest różnica. No ale to też nie zawsze mówię, no, nie zawsze się da przewidzieć, ale czujnym okiem trzeba i no po tym 8 godzinach się naprawdę jest zmęczony. W końcu może zluzować. I tak to wygląda. A praca siedząca, no nie, no cały czas jednak skupienie. Czas, ludzie dookoła, ludzie w autobusie, krzyczące dzieci w autobusie, w wózkach, szczekające czasem psy, bez skakańców, użeranie się, zdrowe ustami. Czasem z mamusiami, bo przecież dziecko się w niepogłosy, to też jest wkurzające w autobusie, no. Nie możesz się skupić, jak się coś trze. Rozmowy komórkowców na głośno mówiącym i tak dalej, ludzie mają wszystkich gdzieś dookoła. Tylko widzą czubek własnego nosa, niestety tak to właśnie wygląda. Tego cwaniactwa na drodze. A pieniądze śmieszne. Tę pracę. Tak to wygląda.
22 odjazd z pustek. 12 dojazd planowany. Teraz na nas goń. Nie ma co nawet cisnąć. Spokojniutko. Ale mówię, no rano wstaję, idę do auta, tam było po 5. Kuźwa, normalnie zimno. Normalnie włączyłem sobie w samochodzie ogrzewanie. Bo chłodno. W autobusie też, jak wpaliłem autobus, to trzeba chodzić na grzewnica. Wyjechałem na urlop. Chorować z reguły nie choruję. Wyjechałem na urlop. To mnie coś chwyciło. Dwa dni na zbiciu jakiejś tam, no nie wysokiej temperatury, ale zawsze temperatury. Ale zamieniło się w kaszelek. Ale częściej właśnie przyziemiam się, jak jest ciepło, niż jak jest zimno. I nie odkryłem wcale, bo jak nie było tych czasów takich, gdzie wszechobecnej klimatyzacji, to też mnie chwytało. Ściałka. Także jeszcze 159,5 kółka na 173. Ferie, wakacje. Tak, chyba 8 brygada na 173 w czasie zajęć szkolnych, to chyba przygrubowiec jest, to chyba, ale już nie pamiętam, nie chcę mieszać. Bo też tam się zmienia co rusz. UX3. Dobra, zielona szczałka. Ale nie jadę prosto, nie. SKS 5091, dodatek czy za Irex? Czasu nie masz, tyle co ja chyba. Czy pewnie też masz, ale ludzi pięć. Trzeba sobie pomagać. Człowiek pomoże człowiekowi, pomogł, nie? Także zobaczymy po południu, co tam słychać na Witominie. We wrześniu niby mają kończyć, niby tam jest już inwestycja na skończona na 90%, jak czytałem. Zobaczymy. No i zobaczymy, co tam po krążku słychać na Ogórzu, jadąc na 141 od estakady do cechowej. Także dzionek zapoznawczy. Jeden takie jest, bo po odcinkach remontowanych zieloną zaczęli robić tam na odcinku od Bosmańskiej do Pułkownika Dąbka. To tam był też dramat. Może kiedyś Świnowicza zrobią ten odcinek tam, który jest niezrobiony od dołu do cmentarza. Tam jest jeszcze większy dramat. Tutaj jak widzicie dramat. Same dramaty. Dramy. Jak dramy, to na YouTube'a. Odpowiedni tytuł i wtedy lecą odsłony. Zauważyłem, że wielu tak kombinuje właśnie. Mimo że na filmie nic się takiego nie dzieje, w zasadzie w ogóle się nic nie dzieje, a w tytule jest taka drama, że aż normalnie ja pierdzielę, nie? No i włączasz, oglądasz. Nawet tu, jeżeli mówię o filmach takich właśnie w tematyce autobusowej, to miejskie czy turystyczne. Włączasz i czekasz na tą dramę, czekasz, nie? No o to chodzi, żeby włączyć właśnie. Z reguły już te filmy przewijam. Już są tak samo nudne jak te moje. Moje może nawet nudniejsze. Bo trasy te same, wszystko to samo, autobusy te same. Yy.
Oglądam, czekam na ten szok, czekam na tą dramę, czekam na ten... Na ten jakiś nie sytuację taką, że o Jezus, urwało mi nogę, nie? Od lalki Barbie. No i czekasz i się nie możesz doczekać, no i się okazuje, że no wydmuszka. Standardowo. Ale muszę taki film kiedyś też zrobić. O niczym, wiecie. W takiej marynie. Ale tytuł nadać jakiś fajny. Szokujący. Ściągający gacie. Z szoku. Zobaczymy, co będzie się działo. No jeszcze odpowiednia miniaturka oczywiście musi być. Najlepiej z moim ryjem, chociaż może lepiej nie. Bo to już będzie sam szok. Szok sam w sobie. Ale coś trzeba wymyślić. Wy to oglądacie, to już zapewne jest rok szkolny. He. Do szkoły. No ale zaczną się te większe korki. Taka kolej rzecz. Teraz zresztą też są często gęste korki. Wrzesień, początek taki będzie może trudniejszy. Którzy się muszą rozpędzić, odkręcić po urlopie, po wakacjach. Do tej szkoły muszę trafić, ułożyć się z tym planem. Tą szkołą, póki jeszcze tam pierwszy tydzień jest luźny, tak potem pewnie już będzie ogień. No zobaczymy. To wiecie, co roku przeważnie w wakacjach bywało tak, że tworzyły się jakieś nowe korki, dłuższe korki w miejscach, gdzie dotychczas ich nie było. Takie dźwienia. Jest też tu też jest dramat, jeśli chodzi o nawierzchnię. Jakby ktoś nie wiedział. Nie wiem, jak ten Idex jedzie, gdzie on jedzie. Więc ja sobie jadę tam gdzieś do przodu. Kapkę. Ja mam jakieś 14 minut. O, tam staje, no. Czuję chyba zapach z Łężyc. Ale by tak przeszedł przez drzwi. A może mi się wydaje. Dobra, słuchaj tam. Może się włączę jeszcze, jak będę jechał z Pasu Kaszubskiego na węzeł Cygielski. Nara. No i jedziemy na węzeł. Pierwsza część dodatku zrobiona. Prawie. Trzeba dojechać jeszcze na pętlę. Bez opóźnień. Z korków, no ale jak mówię, wakacje. Mam to wyłączane, tu mam to chowane. Dobrze, miejsce w swoim rzędzie na węźle znam. Drugi rząd, ale przede mną nic nie stoi, bo tam powinien stać szkolny jakiś, ale że szkoły jeszcze nie ma, jak to nagrywam, więc tam będzie puste miejsce, no, śmieciarka, to kocham najbardziej śmieciarki w porannych godzinach, no niestety, oni też muszą pracować, niestety ktoś to musi wywozić. Zresztą sam miałem krótki epizod w Puku Rumskim. Jeszcze stary Mielczyn. 325 tam.
Trwało. Nie było tam żadnej klimatyzacji czy kamer cofania. To była szkoła życia. Szkoła życia. Gdzie tam jakaś automatyczna skrzynia czy coś? A gdzie tam pani? Co rano nabić powietrze, bo tam wiadomo, tutaj to powietrze jakieś było jeszcze przez noc. Sprzęgła wtedy nawet nie wciśniesz. No ale. A potem na hakowcu, tak zwany nośnik kontenerów, czyli te śmietniki sześcioklapowe, no to starym 200. To były maszyny, ja pierdzielę, bez wspomagania. Podwójne wysprzęglanie, niby 200, ale to jeszcze z serii tych starych, bez synchronizacji, ja pierdziłem. No na tym się człowiek jakoś tam nauczył. Jak do straży poszedłem, to jazda tymi Atego czy innymi wozami to było bez porównania. Ale w straży raz się było kierowcą, raz się było ratownikiem na rocie, a potem i dowódcą zastępu, także to tam było różnie. Tak? Nie tylko kierowca. W straży to kierowca to dodatkowo jeszcze obowiązek. Jak miało się C. No jest, przez to i awanse szybsze, i kasa to ciutkę lepsza. Dobra, jedziemy, brzeg zmęczony. Ludzi niewiele. Sprzedałem dwa bilety. Aż. Ale tak wam powiem, ja siedzę w autobusie, ale w bluzie i jest mi tak akurat. Nie jest już gorąco czy coś. Rzeźko. W mieście jeszcze mało aut zaparkowanych. Także wóz odstawiamy, po południu go bierzemy znowu na 141. No dobrze. Zobaczymy co w piątek. W piątek długi weekend wakacyjny. W czwartek wypada 15 sierpnia, tak, święto Wojska Polskiego. Do piątek ludzie mają wolne, często gęsto sobie gdzieś biorą. Ja sobie wpisałem pracę, zobaczymy. A rozkłady są takie sobotnio, powszednie, wakacyjne. Zobaczymy. Wziąłem 50.02 na SC rano za Ilexa i teraz na 32 za PKT. Ciekawe, co to się stanęło. Elektryk pewnie jeździ to miną, albo jedzie na węzeł, też podstać.
między szczytami. Ostatnio też za 150 jakiś elektryk przygubowy miał kolizję. Ale jak, co, gdzie, nie wiem. Na przystanku chyba właśnie lezę od Cegielskiej w kierunku Witomina. No. Jak nie zjeść winy. Co C ładnie ściągną sprawcy. A jak z jego, no to zabezpieczenie kierowcy. Płacimy swoje autokasko na swoje pieniądze. Takie swoje OC, przepraszam, autokasko. Takie swoje OC. Do góry jedzie. A gdzie ma jechać? Bok. Dobra, tam pan jest daleko, a my jedziemy sobie. Było 18, wstajemy. Dyła. No, z przodu jest miejsce dla tych, co jeżdżą w roku szkolnym, no ale ich nie ma, akurat to są wakacje, ale miejsce zostaje. Dobra. Zostawiam, długopis zabieram, bo to różnie bywa. Okej. Okay. Dobra, na razie.